Z listu świętego Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, do Rzymian. Na nic się mi zdadzą ziemskie przyjemności i królestwa świata. Lepiej mi umrzeć w Chrystusie, niż panować nad całą ziemią. Szukam tego, który za nas umarł. Pragnę tego, który dla nas z martwych wstał. Bliskie jest moje narodzenie. Wybaczcie mi, bracia. Nie wzbraniajcie żyć, nie chciejcie, abym umarł. Skoro pragnę należeć do Boga, nie wydawajcie mnie światu i nie uwodźcie tym, co ziemskie. Pozwólcie chłonąć światło nieskalane. Gdy je osiągnę, będę pełnym człowiekiem. Pozwólcie mi naśladować mękę mego Boga. Jeśli ktoś ma go w swoim sercu, zrozumie, czego pragnę, a znając powód mego utrapienia, Ulituje się nade mną. Książę tego świata chce mnie porwać i przeszkodzić memu dążeniu do Boga. Niechaj go nikt z Was nie wspomaga. Bądźcie raczej po mojej stronie, to jest, po stronie Boga. Nie rozprawiajcie o Jezusie Chrystusie, gdy równocześnie pragniecie świata. Niechaj nie mieszka w Was zazdrość. Nawet gdybym prosił, będąc u Was, nie słuchajcie. Uwierzcie raczej temu, co teraz do was pisze? Pisze zaś, będąc przy życiu, a pragnąc śmierci. Moje upodobania zostały ukrzyżowane, i nie ma już we mnie pożądania ziemskiego. Jedynie woda żywa przemawia do mnie z głębi serca i mówi: Pójdź do Ojca. Nie cieszy mnie zniszczalny pokarm ani przyjemności świata. Pragnę Bożego chleba, którym jest ciało Jezusa Chrystusa z rodu Dawida. I napoju, którym jest jego krew, miłość niezniszczalna. Nie chcę już dłużej żyć na ziemi. Stanie się tak, jeśli zechcecie. W tych krótkich słowach was proszę. Wierzcie mi, Jezus Chrystus pozwoli wam zobaczyć, iż mówię szczerze. Przez jego to prawdomówne usta, Ojciec rzeczywiście przemówił. Módlcie się za mnie, abym doszedł do Niego. Napisałem Wam, kierując się nie ludzkim rozumieniem, ale myślą Boga: Jeśli będę cierpiał, będzie to znakiem Waszej do mnie miłości. Jeśli zostanę uwolniony, będzie to oznaczać Waszą niechęć. Pamiętajcie w modlitwach swoich o kościele w Syrii, którego pasterzem zamiast mnie jest sam Bóg. Sam Jezus Chrystus będzie czuwał nad nim jako biskup a także miłość wasza Czuję się zawstydzony przynależeniem do niego albowiem nie jestem tego godzien będąc ze wszystkich najmniejszym jakby płodem poronionym wszakże z miłosierdzia Bożego stanę się kimś jeżeli dojdę do Boga pozdrawia was mój duch i miłość kościołów które przyjęły mnie w imię Jezusa Chrystusa i to nie jak zwyczajnego przechodnia nawet te kościoły, które nie znajdowały się na mej drodze, oczekiwały mnie w poszczególnych miastach.